Yo, thanks bro! Dawno nie wrzucałem nic, także wrzucimy sobie dzisiaj filmik z Thanks Brawlsa. Nie wiem właściwie kiedy go wrzucimy, bo nagram go dopiero w tej chwili. Dobra, statystyki tym razem, w tym nagraniu. 1197 zwycięstw, 961 MVP, zniszczono 8001 choke. No i co, no śmierci 1440, także niewiele. Asyst 6995. A tu, zobaczcie jakie wariaty normalnie. Znajomych, 61362 puchary magostek. Ale ja też już skoczyłem mocno, bo 28284. Że jest naprawdę fajnie. Założyłem się z Lauferem, że kto pierwszy będzie miał 30, dlatego gonię, jeszcze raz gonię. Dobra, to co? Standardowo teraz zbijam każdym czołgiem 1900 pucharków. Oczywiście oprócz ISU, bo nie umiem nim grać. Także mamy teraz Kaliopę. A, jeszcze mam już czołg na dyszce, czyli KV2 i Wirbelwinda, którego mam na 9 i właśnie zbieram na dyszkę. Potem nie wiem. Potem chyba Hummela. Albo KHT. Nie wiem. Zobaczymy. Może Hummela. W każdym razie startujemy i spróbujmy jeszcze o 60 żetonów do wbicia. Także spokojnie sobie spróbujemy zagrać. Jak tam dźwięk można podgłosić. I hej. I dawać te boty. Dawać je. Szybkie nagranko, może 5 minut, może 8, bo nie wiadomo, czy nie będę musiał tego wrzucić z domu, a no z domu mam słaby internet, dlatego pewnie kilka rundek i kończę. Nic mi się nie udało utłuc. Gdzie tam jedziesz, bocie? Co to za gracze są? Skąd oni się biorą? Boty jak nic. O kurde, ledwo wyżyłem. Nienawidzę tych min. Sam je lubię rzucać, ale jak gram przeciwko czołgowi, który ma to, to po prostu... Kurde, no. Dobra, mam już 7 sztabek, także jest w ogóle bajunia. Widziałem go normalnie, ale nie zareagowałem. Coś niesamowitego. Dobra, może nawet uda mi się tam dojechać, zanim ktoś to zgarnie. Nie. Dobra. Jest pięknie. No co, deda miałem, no ale dedy się zdarzają. Nie ma co gadać. Zawsze raz trzeba dednąć. Zdarzają mi się też gry, których nie mam dedów tu. Ale najczęściej to jednak tego jednego, dwa dedy zaliczam. 7-1-6, także... O, Rafik z LOL był po drugiej stronie i wpierdziel. Reszt nie znam. Przynajmniej chwilowo, bo możliwe, że to są na przykład gracze, którzy mają tam, nie wiem, 25 tysięcy pucharów i dopiero ich spotykam. Do tej pory grałem naprawdę z totalnymi botami. Ale już się zaczynają takie potyczki, gdzie coś tam widać, że to nie boty. O, Maus mi wpadł. Masakra. Maus na dwójce. Ciekawe ile będzie dawał, ale nie mam niestety tych hajsu. Nie mam 500 monet. Dobra, 1900 zdobyte. To teraz lecimy krokodylem. No, krokodyl to jest fajny czołg. Chciałbym go mieć na wyższym poziomie. Tak, żeby można było dobić te dodatkowe elementy. No ale to i tak kiedyś musi nastąpić. No, na razie nie mam zamiaru rezygnować. Kolejny tydzień mija, kolejny, a ja dalej gram w tę grę. Podoba mi się, mam jakiś cel.
Na razie moim celem jest 30 tysięcy pucharów. Będę miał 30 tysięcy pucharów, to będę myślał nad następnym celem. Dobra, jest następny. Następna sztaba. I następna sztaba. Co prawda on teraz spierdzielił, ale ja na szczęście zgarnę te sztaby, także jest. Jest nie najgorzej. Ale go zniszczył w ogóle ten czołg, ten KV-2, to jest petarda. Dobra, muszę się schować, troszkę HP odrobić. To może być ta gra, gdzie nie będę miał deda. Aj, oszołomienie. Ale dziewiątka wpadła. I jeszcze fraggers. No to chodzi. Dobra, to będzie dziesiąta sztaba moja. Kolejny frag. Zbierać. Ej, dobra, jest win. 9.05, także w ogóle pięknie. Just Win Polska. Gustek 500. Oloto Pro. Oloto Pro, jeden frag, 6 deadów. Świetny pro. Mike Hawk Hertz. No cóż, napiszą sobie, że są pro i myślą, że są pro. Zresztą nic do tego nie mam. Nazwa to nazwa. ...28.332. Dobra, lecimy dalej. Ostatnio nawet zacząłem grać w ten, w deathmatch drużynowy. Parę fajnych bitew stoczyłem. Zasada jest taka, że jak gram sam i mogę decydować, w co gram, to gram w sztaby. Jak ktoś mnie zaprosi lub jest z kim zagrać i on chce grać coś innego, to po prostu gram w coś innego. W tej grze na szczęście nie ma takiego musu, żeby grać we wszystko. Także na spokojnie tłukę sobie to, co lubię. Prawie mnie ubił gnoj. Ale mnie sięgnął Kuba Haker. Kuba Haker. Ej, tak Kuba Haker mnie ubił, no. Ale dobra, zaraz się zemścimy. Nie ma tak, że zawsze Kuba Haker będzie mnie ubijał. Zresztą już go dedam. Kurde, następny. Ej, jak są dwie arty, to już nie jest takie wesołe. Szczególnie takim powolnym czołgiem jak ten. Jak krokodyl. O, taba zrobił. Dobra. Chodź, Kuba Haker, chodź. Pogromca padł. Mamy 9 sztab. Dobra, jest 10. Ajajaj, Kuba Haker znowu. To chyba trzeci dead, to już się w ogóle rzadko zdarza. Nie idź tam, człowieku. Ej, znowu Kuba Haker, ale Jezus, poszedł tam i przegramy to. Dobra. No i co, panowie? Macie mi do powiedzenia? Ha 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 ha.
Cztery dedy, masakra. No ale cóż, niestety dwie arty to jest coś niesamowitego. A najgorsze jak trzema artami grają, bo tak się też zdarza. Zresztą ja też tak grałem kiedyś z Lauferem i z Igorowym. Trzema artami. To w ogóle nie mieli co podjeżdżać nawet. No ale tak było, tak było. Z dwoma artami już jest trudno, ale z trzema się nie da w ogóle. Dobra, 1860. Jakimś fartem się udało. Naprawdę fajna rozgryweczka. Kuba Haker 4 razy mnie rozwalił, czy 3. Także szczęściarz. Jak tam moje staty? 8025 dedu, tych fragów. Czy jest nieźle. Nieźle, jest nieźle nadal. Dobra. Co, no nie wiem, 10-11 minut, jeżeli będę musiał to wrzucać z domu, to wolę już skończyć. Dzięki za oglądanko i do zobaczyska live pewnie w najbliższym czasie. Nara!